Co wy na to, żeby spędzić dzisiaj wspólnie dzień na lotnisku? Właśnie przygotowujemy szybowce. Jestem oczywiście w Łodzi. Na mnie czeka puchacz. Kolega może dzisiaj wylaszuje pirata. Pogoda na razie jest ok. A zapowiadali pewne opady bliżej wieczora, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to do nas nie dojdzie. Zostawić na trawę. Plan lotu złożymy za chwilę. Aby poruszać się samochodem po lotnisku, trzeba mieć specjalne uprawnienia. Oczywiście odbywa się szkolenie. Zdaje się krótki testowy egzamin. I co ciekawe, my tutaj jeździmy też golfem w angielskiej wersji, czyli z kierownicą po prawej stronie. No i jak teraz mam te uprawnienia, to mogę jechać po kolegę na bramę, tak to nie mógłbym jeździć po terenie lotniska. To do zobaczenia. A tak wygląda nasza wyciągarka, lina stalowa. Nakręca się na bęben. A to wieża kontroli lotów. I specjalna instalacja, na której strażacy ćwiczą gaszenie pożarów. Oczywiście Anglik, czyli kierownica po prawej stronie, ale idzie się szybko przyzwyczaić. Tak jak wspominałem, do jeżdżenia po lotnisku potrzeba wyrobić sobie specjalne uprawnienia, odbyć specjalne szkolenie i później jeszcze dopłacić oczywiście za specjalny blankiecik, identyfikator, który potwierdza te uprawnienia. Obowiązują no mniej więcej przepisy ruchu drogowego, ale trzeba oczywiście znać tutaj maksymalne prędkości. Nie można wyprzedzać. I nie wszędzie się można poruszać tak po prostu bez radia, bez zgody wieży. My akurat jedziemy drogą techniczną, tutaj możemy się poruszać bez problemu. Są jeszcze drogi serwisowe. No i w razie jak się ma odpowiednią zgodę, to można nawet na pas, powiedzmy, pojechać pasem. Ale to nie jest przeznaczone dla nas. I oprócz tego mam jeszcze wyrobioną przepustkę ważną 3 lata. Zresztą te uprawnienia na prowadzenie pojazdów też się odnawia co 3 lata. I przepustka uprawnia mnie do wchodzenia. Oczywiście tutaj na teren, kiedy chcę. Ale nie mogę tak po prostu sobie wziąć jakiegoś gościa ze mną i go tu wprowadzić. Ku temu muszę organizować to przez biuro aeroklubu. Do wejścia mamy dwie bramy. Jedna jest o tyle problematyczna, że nie da się z niej przejść tutaj na kwadrat do hangaru. Trzeba przyjechać tutaj samochodem właśnie, a druga brama jest tutaj zaraz obok, więc w zasadzie częściej z niej korzystam.
kolejny element życia tutaj na kwadracie to ściąganie szybowców. U nas robimy to traktorkiem, Ursusem. Biega 2B. Ale instruktorzy tylko wchodzą, biją. Właśnie. No to teraz mówisz. Ale co mam już? To by ci się wydarzyło. Gratki. A ty jeszcze. Przed tobą. LS-y łamane przez SPL 4 przez 1, tak? Nie? LS SPL 4 przez 1, dokładnie.